Jakie są powody tego rodzaju manipulacją społeczeństwa. I tu musimy się cofnąć do lat 40. Dlatego, że wszystkie wydarzenia, o których mówiłem poprzednio, mają wspólną cechę. Podam przykład bezpośredni. Okazuje się, że ten lokal, w którym doszło do wybuchu w Paryżu, został. Dwa czy trzy tygodnie wcześniej przez żydowskich właścicieli, którzy od 40 lat posiadali go, sprzedany. O ile sobie Państwo przypomnicie, 15 lat temu World Trade Center także został, na dwa tygodnie przed zamachem, sprzedany. Kto mógł wiedzieć, a no to możemy uzyskać odpowiedź sięgając do pewnych podręczników. Otóż w latach, na początku lat 90., wydano bardzo dobre książki, jeszcze w miarę prawdziwe. Książki te są wykładnią działania służb specjalnych. Oczywiście pisane są one także przez służby specjalne. No, nie ma możliwości, żeby kowalski z ulicy znał zasady działania służb, czy miał dostęp do akt. Takich rzeczy, takie rzeczy nie istnieją. Wszystkie książki o służbach specjalnych są pisane przez służby specjalne, i to trzeba z góry gdzieś tam w pamięci sobie zanotować. Cofnę się do tych lat 40. Otóż w momencie, kiedy konsorcjum zwane Rothschild wpadło na pomysł stworzenia sobie własnego folwarku, nie, jeszcze muszę się cofnąć dalej. W 1848 roku wystąpiła zaraza ziemniaczana w Irlandii. Normalnie w takiej sytuacji, jeżeli gdzieś jest klęska głodu, to reszta obywateli stara się przyjść z pomocą, czyli stara się tą żywność dostarczyć, żeby tamci ludzie nie umierali z głodu. W Irlandii nastąpiła rzecz diametralnie odwrotna. Zaczęto tych ludzi straszyć podatkami i wyrzucać z mieszkań. Zmarło podobno 500 tysięcy do miliona osób, a resztę jako białych niewolników przetransportowano do Stanów Zjednoczonych, dlatego że tam byli potrzebni do rozwijającego się gwałtownie przemysłu. Irlandia podobno zubożała w liczbę ludności o 2 miliony. Ta zaraza przerzuciła się potem na Niemcy i na Śląsk. I są pamiętniki księży z diecezji, z parafii śląskiej, którzy mówią, że do wsi takiej, to a takiej przyjeżdżali niewiadomego pochodzenia osobnicy, którzy rozpijali chłopów, także ci, nawet dobrzy gospodarze, sprzedawali za połowę ceny swojego gospodarstwa i wyjeżdżali do Ameryki. Yy, cofnę się do jeszcze jednego przykładu. Otóż bezpośrednio po wojnie było ponad 75 tysięcy dwórków jako zabudowań stałych. W każdym dworku istniała biblioteka. Jak pisze to Rodziewiczówna, niektóre biblioteki miały po 5 i więcej tysięcy egzemplarzy. Jeżeli pomnożymy sobie 75 tysięcy dworków przez 5 tysięcy egzemplarzy, to tych kronik była cała masa. I one nagle zniknęły. Ich w Polsce nie ma. Ale możemy je z łatwością znaleźć w bibliotece Kongresu Polon... Amerykańskiego. I można stamtąd dowiedzieć się, jak to wyglądało. Otóż, Wielcy właściciele Teksasu, ziemi w Teksasie, płacili specjalne dywidendy y, kapitanom statków, którzy z Hamburga przywozili robotników do pracy. I w ten sposób Polacy ze Śląska, z Małopolski, znajdowali się w Ameryce. To były pierwsze osady polskie. Jednocześnie w ten sam sposób zaczęto tworzyć folwarki w Brazylii i Argentynie. Niestety, Ludność, którą tam sprowadzono, a byli to głównie hazardzy z y, dzikich pól, czyli z dzisiejszej Ukrainy, nie bardzo chciała się zaklimatyzować w Brazylii. Sprzedawała masowo swoje gospodarstwa i to, co tam miała i wędrowała do miast. Z tego okresu pochodzi właśnie y, muzyk Hall skrzypek na dachu. Statki gotowe do transportu były w Odessie i masowo przewożono tych ludzi do Brazylii. W związku z tym, że ta emigracja zarobkowa, jak to się nazwano, a przygotowana przez konsorcjum Rothschilda, nie udała się, bo ludzie uciekli do miast, zaczęto z Małopolski Wschodniej masowo przerzucać do Brazylii, i Argentyny, Polaków. I jeszcze w latach 30. powstała specjalna komisja w Polsce, która miała rzekomo pomagać tym Emigrantom. Oczywiście nic z tego nie wyszło. Pieniądze zdefraudowano, Polaków zostawiono w Ameryce Południowej na pastwę losu. Yy. Osoby, które dysponują tak olbrzymim majątkiem, żeby przygotować tego rodzaju akcję, nie zrezygnowały swojego pomysłu i mniej więcej w latach 1916 wpadły na pomysł, żeby coś takiego stworzyć w Palestynie. W tym czasie w Palestynie praktycznie y, osób, które my nazywamy Żydami, nie było. Muszę przypomnieć, że pojęcie Żyd Askenazji stworzyli w połowie XIX wieku uczeni niemieccy. Nic takiego wcześniej nie istniało. Historię powstania ludności w tym terenie i zmian opisałem w jednym z artykułów pod tytułem Ukraina czy Kozacy. Można to znaleźć w internecie. Otóż, mieszkańcy obecnie żyjący w Izraelu, w 85% tak podał to wywiad Izraela, to są mieszkańcy, hazardzy właśnie ze stepów Ukrainy, czyli właściwie mongolów. 15% pozostałych to są różni inni, tak zwani południowi, czyli Safaramidzi, z Afryki, z innych krajów. Z tego kontynentu. I już w 1912 roku stwierdzono, że ludność, która aktualnie zamieszkuje tereny Palestyny, przekracza znacznie możliwości czy pojemność tego terenu. Generalnie chodzi o wodę. W 1910 roku ogłoszono, że na tym terenie już mieszka 8,5 miliona ludzi, a teren Powinien być do 1917 roku opróżniony z co najmniej 4,5 tysiąca ludzi, czyli w 1917 roku ma być tylko i wyłącznie około 4 milionów, dlatego że brak wody. Od 2005 roku woda w Izraelu jest reglamentowana, czyli Arab dostaje około 46 litrów na dobę, natomiast hazard dostaje około 149 litrów na dobę. Oczywiście to woda służy do podlewania roślin, więc od razu widać, jakie są dysproporcje w żywności i możliwości sprzedaży towarów przez jednych czy przez drugich. W związku z tym, że trzeba stamtąd 4,5 miliona ludzi wyrzucić, wysiedlić, to trzeba to zrobić w jakiś sposób pod fałszywą flagą. Przecież nikt nie zostawi swojego domu tylko dlatego, że ktoś tam u góry napisał, że ma go wyrzucić. I tą fałszywą flagą są właśnie rozmaitego rodzaju akcje w różnych krajach. Proszę zauważyć, że po World Trade Center już w tydzień później ogłoszono ten Patriot Act, który rząd, pozwala rządowi dowolnie kontrolować i śledzić społeczeństwo. I teraz przychodzę do roku 40., lat 40., otóż w tym czasie istniało już kilka sekcji wywiadu. Izraela, zaczynając od wywiadu wojskowego Aman, czy Bet, czy Albi, czy Mossadu. Mossad jest najbardziej znaną jednostką wywiadu, ale to jest tak zwany instytut, czyli grupa osób, które na ogół zbierają informacje. Do mokrej roboty jest wyznaczany Bet, a specjalna grupa Albi przygotowuje transport Żydów z, różnego, z różnych terenów, z różnych państw do Izraela. Chodziło o wzrost liczby mieszkańców. Jak podałem, przed 1916 rokiem te tereny zamieszkało tylko kilkanaście czy do 20 tysięcy Żydów. W związku z tym, że takie państwo 20 tysięcy nie może istnieć, trzeba było zwiększyć liczebność do około 3-4 milionów. Niestety przesadzono 8 milionów już i pół zamieszkuje, a wody w jeziorze obniżyły się o około 4-5 metrów, więc po prostu brak wody wyrzuci stamtąd tych ludzi i oni to przewidzieli wcześniej. Na przykład w 1912 roku około miliona kilometrów kwadratowych Patagonii zostało wykupionych. Milion kilometrów kwadratowych to jest obszar, jaki Polska zajmowała za wazów, czyli około 1600 roku. Proszę zobaczyć, ile ludzi Trzeba było umieścić na tym terenie, żeby w ogóle ten teren zaludnić. A dlaczego wybrano Patagonię? Dlatego, że to jest najczystsze wody w tej chwili na kuli ziemskiej, bo tam nie było żadnego przemysłu przez ostatnie tysiąc lat. Wracamy z powrotem do 40, 40 lat. Otóż sekcja wywiadu zwana Albi przygotowała tak zwane rozruchy, czyli zamachy terrorystyczne na Żydów, które miały spowodować ich ucieczkę z danego terenu i przesiedlenie do Izraela. Po raz pierwszy taką rzecz przygotowano w czasie rozmów partii nazistowskiej z KH Nowego Jorku, że za każdego Żyda, który z Niemiec dostanie się do Izraela, Niemcy dostaną, już nie pamiętam, 2000 marek czy dolarów. I pierwszy taki statek z Hamburga w 1935 roku wypłynął, ale Anglicy go torpedowali u brzegów Hajfy. W związku z tym ludność żydowska zamieszkała w Niemczech, już nie chciała wyjeżdżać, no bo wyjechać, żeby potem się topić na Morzu Śródziemnym, to nie miało sensu. Proszę zauważyć, że z Polski, podaje się, że w latach 30. w Polsce znajdowało się około 3-3,5 miliona ludności pochodzenia hazarskiego. Którą chciano przesiedlić do Izraela. Od 30. roku kursowały regularne linie do Warny, a stamtąd statkami do hajfy, dwutygodniowy rejs, który zabierał kilka tysięcy właśnie tych emigrantów. Jednocześnie dla bogatych Żydów była linia bezpośrednia lotnicza do hajfy. Czyli między 1930 a 39 rokiem ponad milion albo więcej ludzi przesiedlono do. Izraela, czyli do dzisiejszego państwa Izrael. Jak wiadomo, państwo to powstało dopiero w 1948 roku, czyli już wcześniej masowo zasiedlano te stepy ludnością hazarską. Czyli w momencie wybuchu wojny w Polsce wcale nie było 3 miliony, tylko było 1,5 miliona. Albo, albo dwa najwyżej miliony ludzi. Szkoła morska w Gdyni miała specjalny wydział, w którym uczono ludność mężczyzn rybołówstwa, a z kolei pod Warszawą w Grodnie był, powstały olbrzymie sady, których uczono uprawy wini, owoców i warzyw. Czyli te słynne kibuce, które powstawały potem. Kurs trwał od marca do września i potem ich wysiedlano. Otóż, żeby zwiększyć liczebność ludności. Przetransportowanej do Izraela, robiono pogromy. Takie pierwsze pogromy były w Maroku czy w Turcji w latach 43-44. Potem był w Paryżu w 1946 roku i nasz Kielecki. Oczywiście wykonane to zostało rękami UB, no bo to wiadomo, że zawsze się wykorzystuje miejscowe służby. Natomiast wszystko zorganizowała IB. Najpierw był w Krakowie ale był za mało nagłośniony i nie wzbudził strachu wśród ludności żydowskiej. Dopiero ten w Kielcach na tyle był głośno, nagłośniony i, i rozreklamowany, że masowo zaczęła się ucieczka z Polski. I teraz wracamy do Paryża. Otóż z Francji od 2010 roku ludność jest przetransportowywana, czyli jak to się mówi w cudzysłowie, ucieka do Izraela. Ale widocznie jest tego zbyt mało i zrobiono następne. Czyli moja teza robocza jest taka, że te zamachy i ten, to, na, to nagłaśnianie, że to zrobili muzułmanie, to straszenie mieszkańców żydowskiego pochodzenia w Paryżu ma na celu kolejną akcję IB. Chodzi po prostu o to, żeby zmusić ich w większości do wyjazdu. Podobno od 2012 roku do 2015 około 20 tysięcy Żydów już wyemigrowało. Proszę teraz to porównać z tym, co się dzieje na Ukrainie. Majdan został, tak jak to podaje prasa amerykańska, zrobiony przez faszystowskie organizacje z Ameryki. Żeby nie być gołosłownym, podam, że 27 do, do 29... W w Paryżu odbyło się zebranie dyrektora CIA, pana Bremana, dyrektora MI6, dyrektora francuskich służb specjalnych, z bezpośrednio z doradcą bezpieczeństwa narodu Izraela. Czyli ci czterej panowie na dwa tygodnie przed tym zamachem spotkali się na sesji naukowej, oczywiście, w Paryżu. Jakie mogły być związki, trudno się domyśleć, ale zaraz potem nastąpiły zamachy i za zaczyna się masowa wypowiedź rabinów paryskich, że trzeba uciekać, bo to będzie na pewno kolejna akcja y, antysemicka. Więc bezpieczeństwo jest zagrożone, więc należy opuścić ten teren. I jeżeli połączymy to z tym, że. Prezydent Ukrainy ma obywatelstwo żydowskie. Ministrowie, tam chyba pięciu, ma obywatelstwo Izraela. Pozostali ministrowie też są obcego pochodzenia, przywiezieni w teczkach. To znaczy, że w tej chwili jest tak: mieszka jakaś ludność lokalna na terenach zwanych Ukrainą. Przypomnę, że szef ONZ-u w zeszłym roku, w maju, dwukrotnie, 7 i chyba 14. Powiedział publicznie, że Ukraina nie jest państwem w znaczeniu yy, politycznym, że to jest wewnętrzna sprawa Rosji i w związku z tym Rada Bezpieczeństwa onz nie będzie się tym nigdy zajmowała. Czyli powstał jakiś twór na terenie prawie 750 tysięcy km2, rządzony przez grupy osób posiadających obywatelstwo różnych krajów świata. I yy, posiadający armię, która w tej chwili jest armią większą niż armia, którą posiadają Rosjanie. Bo Rosja posiada 250, 248 tysięcy żołnierzy, a Ukraina posiada 255 tysięcy żołnierzy. Przypomnę, że polska armia ta rzeczywista to jest około 30 tysięcy żołnierzy. Reszta to są starsi panowie tacy jak ja, z młodymi dziewczynami na kolanach, bo przecież... Panie, też zatrudniono w wojsku w tej chwili. Zupełnie nie wiadomo dla, w jakim celu. Wracając do tematu. Jeżeli na Ukrainie tworzy się, i to potwierdził szef wywiadu Izraela, że powinni wrócić do ojczyzny swych przodków i połączymy to z wzrostem rzekomym w gazetowym antysemityzmu we Francji i masową ucieczką tychże Żydów. No to zaczyna się to wszystko klarować. Jeżeli ma powstać podział Ukrainy, a takie mapy już od kilku lat w internecie krążą, podawane przez najbardziej poważne instytucje, no to wygląda, że to jest realizacja starego planu. Przypomnę, że na Ukrainie do lat 70. XIX wieku nie było żadnego konsulatu niemieckiego. To pan Otto. Bismarck po zwycięstwie nad Francją założył pierwszy konsulat w Kijowie i w Odessie niemiecki. Do 1914 roku, jak podają to rozmaici autorzy, 75% do 90% ludności posługiwało się językiem polskim w Odessie. To było polskie miasto, a nie jakieś tam. Kijów otrzymał prawa miejskie w 1492 roku od króla Polski, a nie od kogoś tam. Czyli innymi słowy Niemcy, jak popatrzy się na mapę z tamtego okresu, to święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, a później Cesarstwo Pruskie i Cesarstwo Austro-Węgierskie obejmowały tereny dzisiejszej Ukrainy. I oni sobie wymyślili, że to ma być zaplecze żywnościowe dla przemysłowej części na zachodzie. To zaczęło się realizować w 1916 roku. My cały czas jesteśmy nastawiani, że jakiś tam Lenin stworzył rewolucję. No takie bzdury to się opowiada dzieciom w przedszkolu, natomiast fakt jest taki, że Lenina, czyli właściwie Goldmana, który w Polsce nosi ksywę Lenin, przesłał do Petersburga pan Otto, Otto Wartburg. Pan Wartburg był nie tylko prezesem Banku Rzeszy, czyli w ten czas cesarstwa Pruskiego, ale także szefem tajnej i jawnej policji niemieckiej, żeby, pruskiej. Żeby cokolwiek móc dokonać, trzeba mieć i pieniądze, i ludzi. A jedyną osobą w tym czasie, która to posiadała, to był pan Warburg. Dla przypomnienia, jego brat zakładał właśnie w Stanach Zjednoczonych FED, czyli właściwie jedyną organizacją, która rządzi Stanami Zjednoczonymi. Przechodząc do Europy z powrotem. W 1916 roku przejazd i stworzenie rewolucji zaowocowało pokojem i rozejmem, ale około miliona żołnierzy niemieckich nadal zostało na terenach od Petersburga do Odesy. Proszę zauważyć taką sytuację. Kolej już istnieje, przerzucenie żołnierzy z jednego frontu na drugi. Specjalnie nie jest problemem. Niemcy ponoszą ciężkie straty na zachodzie, ale nie ruszają żołnierzy na wschodzie. Ci żołnierze nadal tam zostają. Pierwszy dekret Lenina to był taki, że wszyscy żołnierze niemieccy, którzy przejdą do Armii Czerwonej, otrzymują stopień wyżej, awans o stopień wyżej i dożywotnią rentę. Proszę sobie wyobrazić, milion żołnierzy, milion mężczyzn. Którzy nie mają po co praktycznie wrócić do domu, bo tam jest zniszczenie, głód, a tutaj dostają pieniądze i normalne warunki bytu jeszcze. Jak Piłsudski, agent niemiecki, nie mógł się dogadać i zająć tych terenów, tylko uważał, że tam powstanie państwo ukraińskie, które będzie rzekomo federacji, co jest Praktycznie niemożliwe, dlatego że zarówno na Białorusi, jak i na Ukrainie próba stworzenia jakiegokolwiek państwa rozpadła się z powodu braku ludzi wykształconych. Te wszelkie bajki, które opowiadają nasi uczeni czy nasze autorytety, nie są poparte żadnymi faktami. Na, na przykład rzekoma świadomość ludu. Ukrainy wzrosła po wydaniu w 1848 roku jakichś dwóch książeczek przez studentów to znaczy pochodzenia ukraińskiego, ale gdzieś na Węgrzech żyjących. Jeżeli 100% ludności w tym czasie było analfabetami, to wydanie nawet 10 milionów książeczek nie miało żadnego znaczenia, bo i tak nikt ich nie wiedział. Więc tego rodzaju bajki, że jakikolwiek naród ukraiński istnieje czy powstaje, no nie mają żadnego uzasadnienia. Natomiast Zarówno Bandera, który był szkolony w latach 30., 1936 roku, konkretnie w Gdańsku, jak i Mielnik, który był przez Abwerę szkolony w Wiedniu, to byli wszystko agenci niemieccy, którzy tam ten bunt siali. Proszę zauważyć, że jak Niemcy ruszyli na Rosję, to mieli już 50 tysięcy korpus ukraiński. Te walki w Jugosławii, które zostały prowadzone z Tito, to były nie walki niemieckie, bo Niemcy byli najwyżej dowódcami, ale tam był korpus kozacki, bo kozakom obiecano, że między Węgrami a Jugosławią tą ziemię otrzymają jako swoje państwo. Czyli innymi słowy, to Niemcy rękoma tej ludności usiłowali stworzyć sobie tereny do sprzedaży, tereny do handlu. To samo się dzieje później. Przecież jak NATO zaatakowało zupełnie bezprawnie Jugosławię, to użyto najemników właśnie z Ukrainy, mimo że Ukraina nie należała do NATO i nie było żadnego prawnego, prawnej możliwości zatrudnienia takich ludzi. Dopiero po powiedzmy machlojkach z benzyną, który ten korpus wykonał, i, i defraudacji tam około 2 milionów dolarów, zrezygnowano z tych ludzi. Ale tam było ponad 20 tysięcy wyszkolonych y, ochotników, w cudzysłowie y, ukraińskich, który, z których można było stworzyć całkiem niezły Majdan. I tak to potem było. Podobno dowódca Majdanu, posiadający co najmniej 10-osobowy zespół, dostawał 2000 dolarów, a każdy z tych uczestników dostawał 200 dolarów. Pani, pani hmm, sekretarz stanu hmm, USA mówiła wprost, że to oni zapłacili 5 miliardów hmm, dolarów za utrzymanie hmm, tego Majdanu i że strzelcy, snajperzy pochodzili właśnie od nich. Natomiast pan Soros powiedział, że jego to kosztowało 20 miliardów. Oczywiście pan Soros tego nie płacił z własnej kieszeni, bo to, to jest niemożliwe, ale realizował pewną politykę, która właśnie ma na celu przejęcie tych terenów. Podam, że do dnia dzisiejszego przez różne podstawione firmy wykupiono już ponad 2 miliony hektarów Ukrainy i to wykupiły głównie spółki duńskie, holenderskie, ale w kooperacji z spółkami z Teksasu. Czyli tak naprawdę półka Teksasu posiada 60 czy 70% akcji, a spółka duńska czy, czy holenderska posiada 10 czy 20% akcji. I wiadomo od razu, kto to trzyma. Zresztą zupełnie w podobny sposób w latach 90 przejmowano ziemię w Polsce. Też jakieś spółki duńskie przez podstawione osoby wykupywały ziemię, szczególnie w terenach popegeerowskich, koszalińskim, słupskim. I były nawet dwie czy trzy sprawy takie głośne w prasie, gdzie hodowano zwierzęta na polu, bo im się nie chciało do gnać. Czyli reasumując, musimy wyciągnąć jeden wniosek. Tak zwane grupy kapitałowe planują wszystko na 20-30 lat do przodu. Proszę zauważyć, że żeby jakiekolwiek państwo, czyli grupa społeczna, naród na danym terenie był samodzielny, to musi mieć samodzielność żywnościową i energetyczną. U nas samodzielność żywnościową jako Polska zaczęliśmy tracić za gęseka gierka. Jeszcze w stanie wojennym mieliśmy około 22 miliony sztuk czody świń, a w tej chwili mamy niecałe 8 milionów, natomiast po drugiej stronie Odry wybudowano olbrzymie chlewnie, które zalewają polskie mięsem, gdzie pracują polscy parobcy z tej strony Odry, z prawej strony Odry. Podobnie wzrost y, hodowli świń nastąpił w Danii i w Holandii. Przypomnę, że y, tak zwany y, pomór afrykański został dwa tygodnie wcześniej, nim polskie władze się o tym dowiedziały, ogłoszony w Moskwie na konferencji weterynaryjnej. Już w ten czas wiedziano, że w Polsce jest pomór afrykański i że będzie embargo. To embargo kosztowało nas około miliarda straty. Nikt tym ludziom tego nie oddał. Te wszystkie hodowle, wybudowane wielkim kosztem, zostały zniszczone. W tym czasie, w ciągu roku, Pan minister rolnictwa znalazł chyba osiem padłych dzików gdzieś tam. Jest zastanawiające i każdy, chociaż trochę ma wyobraźni i wiedzy, wie, że dzikie zwierzę jak zdycha, to zdycha gdzieś tam zakopane w liściach, krzakach i tak dalej. Natomiast te wszystkie znalezione przez Sanepid to były na drodze łatwo dostępne dla pań pracujących w Sanepidzie, no bo wiadomo, że na szpileczkach w lesie się nie chodzi, szczególnie w lutym czy, czy w marcu. Poza tym, otrzymałem taką informację od. Osoby z, y, z terenów Białogostoku, który podał, że jego ojciec widział, jak czarny samolot nieoznakowany, y, helikopter przyleciał i rzucił takie dwa wararchlaki. On podbieg jeszcze zobaczył, że były zamarznięte na kość, a y, od dwóch tygodni nie było, by temperatury były dodatnie, czyli nie było możliwości, żeby mięso było zamarznięte. Y, to samo zresztą, jak się przejrzy prasę białoruską czy rosyjską. Stamtąd można się dowiedzieć, że nagle we wsi znaleziono jakąś rzekomo padłą świnię, mimo że w okolicy nikt nie chorował, nic nie było. I nie wiadomo, kto to przywiózł. Zresztą cała historia y, rozwoju epidemii afrykańskiego pomoru świń jest fikcyjna i wskazuje na działania polityczne, a nie prawdziwe. Wracając do tematu. Wszystkie te państwa. Jeszcze tylko dodam, że Polska praktycznie jak straciła samodzielność żywnościową, tak i straciła samodzielność energetyczną. Za czasów y, lat 70. około dwu, 200 milionów ton węgla i tym węglem opalaliśmy, praktycznie całkowicie pokrywaliśmy zaopatrzebowanie energetyczne Polski, jeszcze sprzedawaliśmy do Austrii czy na Ukrainę. Natomiast w tej chwili musimy kupować energię, a kopalnie zostały najpierw zamknięte, a potem sprzedane Niemcom. Czyli innymi słowy, znowuż będziemy pracowali na cudzy kapitał. Polska straciła praktycznie możliwość samodzielnej egzystencji. I to wszystko, co się teraz opowiada, to są tylko bajki dla grzecznych dzieci. Można co najwyżej zrobić raz czy dwa razy do roku w dniu wskazanym nam przez starszych i mądrzejszych, jak mówi redaktor Michalkiewicz, w dniu Marsze pomachać chorogiewkami czy ewentualnie pośpiewać. Natomiast wpływ na gospodarkę ekonomiczną nie mamy żadnego. I to widać przy tych wszystkich innych, yy, powiedzmy, akcjach, które się dzieją. Wszystkie one są wywołane tylko dlatego, żeby zwiększyć kontrolę nad społeczeństwem, ewentualnie dokonać rozszady takiej czy innej. Podam, że emigranci do Europy od 92 do 96 roku w liczbie około 500-600 tysięcy rocznie co roku przychodzili i nie było żadnych zmianki w prasie y, polskojęzycznej. Dopiero w tym roku mimo że przyszło prawdopodobnie o 50 tysięcy mniej niż w ubiegłym roku zaczął się nagle szum robić. Proszę zauważyć, że y, państwo islamskie tak zwane ten kalifat został stworzony przez Stany Zjednoczone, szkolenia odbywały się w Teksasie tych ludzi. 10 tysięcy takich najemników, między innymi około 1000 z Danii, pracuje tam za 10 do 12 tysięcy euro miesięcznie. Wszyst chodziło praktycznie o jedną rzecz. Przeprowadzenie rurociągu z terenów roponośnych Kurdów do... Izraela do wybrzeża. W związku z tym, że władze Syrii nie chciały się zgodzić na takie coś i chciały no, uzyskać godziwą rekompensatę, stwierdzono, że taniej będzie utrzymać takie państwo. I stąd powstało państwo najemników. Proszę zauważyć, że ani ONZ, ani żaden inny kraj nie uznał tego państwa. Nie wypowiedziano się, że to państwo istnieje. Natomiast zdjęcia wyraźnie wskazują, że musi być. Yy, i kontrolowane, i utrzymane, i finansowane przez CIA, dlatego że na przykład pokazano, że tysiąc samochodów Toyota z karabinami maszynowymi przetransportowano na pustynię. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Toyota produkuje się na przykład w Japonii, a w Japonii nadal są oddziały okupacyjne amerykańskie, to właśnie Japonia i Niemcy są to jedyne dwa kraje, które po II wojnie światowej mają na swoim terytorium oddziały okupacyjne. To nie wyobrażam sobie, żeby tysiąc samochodów można było załadować bez wiedzy i zgody gubernatora czy dowódcy bazy amerykańskiej. Dla przypomnienia podam, że w tej chwili ma być około 108 tysięcy dronów, a żeby całkowicie kontrolować Polskę, wystarczy około 20 dronów. Dlatego, że jeden dron obejmuje obszar około 30 km i Polskę przelatuje w dwie godziny. Czyli co dwie godziny w tej z powrotem przelatuje samolot, który może dokładnie, z dokładnością do czytania gazety, wiedzieć, co się dzieje na danym terenie. Więc stwierdzenie, czy zniszczenie na przykład tego rurociągu, gdyby chciano, to by było 15 minut. I ten rurociąg nie miał prawa, by działać. Widzimy to doskonale y, na zdjęciach strony internetowej DARPA. -y. DARPA to jest prywatna instytucja działająca na zlecenie Pentagonu, która zajmuje się y, wojnami przyszłości. Tak w skrócie to można podać. I oni pokazują filmiki, gdzie żołnierz siedzący sobie z laptopem gdzieś tam y, za pomocą dronu bombarduje jakieś tam y, tereny, na przykład szpitale w Afganistanie. I to jest pokazane. Dokładnie. Czyli innymi słowy, gdyby rzeczywiście komukolwiek chciało się zlikwidować y, to państwo islamskie, tak w cudzysłowie, to to by trwało, no, ja wiem, 24 godziny i nie byłoby śladu. Teraz mówi się, że to Rosja. Otóż, proszę Państwa, Rosja od 17 roku nie istnieje. Y, zarówno początkowo Warburg, później Lenina, y, finansowanie, to był General Electric, Ford i tak dalej. Te słynne czołgi, te 34, to przecież są terytorium gąsienicowe Forda, a nie rosyjskie. Praktycznie od 1917 roku do, do dzisiaj nie ma wynalazków rosyjskich. U nas się mówi o profesorze von Braun, który budował rakiety Atlas dla Stanów Zjednoczonych, ale nie wspomina się w ogóle o tym, że ten pan miał brata, który był dużo lepszy podobno od niego i dla, przez pierwsze 10 lat pracował dla Rosjan. Te wszystkie łajki, biełki, striełki i tak dalej, to były jego konstrukcje. Dopiero w 1962 roku y, ci eksperci niemieccy, którzy pracowali dla Rosjan, y, stwierdzili, że Rosjanie i tak ich takich nie wypuszczą i się wysadzili. To jest słynna katastrofa y, Burjana, i od tego czasu praktycznie podbój kosmosu przez Rosjan ustał. Nie ma nic nowego. A mieli na księżyc prześleć piersi. To jest pierwsza rzecz. Y, czyli innymi słowy, Zniszczenie Państwa Islamskiego by mogło nastąpić w każdej chwili. Twierdzenie, że teraz to robi Rosja czy Francja zaatakowała Syrię po tym rzekomym zamachu w Paryżu, chodzi tylko o to, że to jest sprawa, pokazanie reszcie społeczeństwu, że to jest sprawa międzynarodowa, a nie tylko amerykańska. Przypomnę, że w tej samej czasie, kiedy Rosja rzekomo tworzy opozycję, się, odbywały się wspólne ćwiczenia amerykańskie, rosyjskie i chińskie na terytorium Teksasu, y, Kalifornii i tak dalej. Czyli prasa polskojęzyczna podaje, jaki to ten Putin jest zły, jak to on chce napaść na nas, i wszystkie gazety twierdzą, że Putin może w ciągu dwóch godzin zająć y, Warszawę, a nie podają, że oni to uzgadniają wszystko w Teksasie. Mało tego, tu pan Szerymietyw się tak wychwala w telewizji Trump i w innych jednostkach, że bomba atomowa i, i różne inne rzeczy mogą spowodować y, katastrofę na Ziemi. No tak może rzeczywiście by było w latach 50. Ale od lat 80. nikt poważnie nie myśli o bombie atomowej, bo to jest fikcja literacka. Stany Zjednoczone od 40. 9, praktycznie od 60 lat posiadają broń tak zwaną y, strato, y, znajdującą się w stratosferze. Y, w 1996 roku powstał raport y, pogoda jako mnożnik siły na współczesnym polu walki, gdzie każdy, kto chce, może się zapoznać z danymi, te, z danymi technicznymi, w jaki sposób można wywołać tsunami, w jaki sposób można zalać dany teren, czy w jaki sposób można powodować na danym terenie suszę. Czyli innymi słowy, brak żywności, czyli innymi słowy, dana y, grupa społeczna, czy dany naród nie będzie zdolny do żadnej wojny, bo będzie musiał się zająć kupowaniem żywności na wyżywienie swoich obywateli. I to jest wiadomo od co najmniej 30 lat. Nie potrzeba żadnej bomby atomowej, żeby katastrofę w danym rejonie zrobić. Proszę zauważyć, w Polsce w tym roku była wielka susza przez 5 miesięcy. Oczywiście, sztucznie wywołana, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Ale, jak stłamszony jest naród, który rzekomo posiadając własnych przedstawicieli w samorządach czy w Sejmie nie umiał przez te pięć miesięcy zorganizować czyszczenia rzek, prac społecznych. Mamy w samym województwie gdańskim około 100 tysięcy bezrobotnych, z tego 70% to są ludzie między 20 a 40 rokiem życia z wykształceniem podstawowym, czyli tak tylko właśnie łopatami pracujący. I nie można było zorganizować robót czyszczenia Raduni czy kanału raduńskiego, natomiast trzeba im było wypłacać zasiłki. Po co? I to świadczy o tym, że jesteśmy kondominium, a nie jakimś państwem, które samodzielnie może myśleć. W latach 70. zasypano całą strukturę żeglugi rzecznej śródlądowej. Nikomu to nie przeszkadzało. Żeby jeszcze raz to podsumować. Nie ma nikogo takiego, który by mógł w tej chwili Stanom Zjednoczonym oprzeć się. Armia Stanów Zjednoczonych to jest prawie 2 miliony ludzi i budżet ponad 600 miliardów, yy, jawny budżet. Przypuszczalnie tajne budżety są dwa trzy razy większe. Armia rosyjska to jest w tej chwili 250, 48 tysięcy ludzi i tylko 60 miliardów, czyli 10 razy mniej. Armie NATO, niemiecka, francuska i tak dalej, są wielokrotnie większe od armii rosyjskiej. Te 248 tysięcy nie wystarcza do obsadzenia granic azjatyckich. Więc. Oczywiście Polskę mogą nakryć czapkami w ciągu dwóch godzin, ale nie zrobią tego inaczej jak na polecenie Stanów Zjednoczonych. Nie ma możliwości takiej fizycznej. Wszystkie dane bezpośrednio ogłoszone po zamachu paryskim wskazują, że chodzi o przerwanie działania y, traktatu Schengen, czyli zamknięcie granic. Bo jakby doszło do podziału Polski czy Ukrainy, to będzie masa uchodźców, którzy mają swoich krewnych na zachodzie. Czyli nie 600 tysięcy, ale na przykład 6 milionów ludzi by chciało uciec. No a jak będzie Schengen zamknięte, to w tym momencie nie będzie żadnego problemu zatrzymania tych ludności, ludności po tej stronie. I to jest cel przygotowany od 15 lat tego, co się dzieje.